Witajcie, kochani, na kanale Kociera Mruczka. Po tej stronie Agnieszka. Witajcie dziś na moim vlogu książkowym. Przyszła do mnie paczka od pisarki Justyny Wysockiej-Nowak. I zobaczymy, co w tej paczce jest. Trzeba uważać. Dane osobowe. Tak. O. Tu mamy pudełeczko. O. Co my tu mamy? O, mamy garnuszki, dwa długopisy, paczuszka przyszła. Jest to zlecenie 999 o tytule Królowa Serc. Hashtag. Pierwszą, drugą część miałam przyjemność przeczytać. Byłam zadowolona, chociaż druga część była niedosyt, ale okazuje się, że jest trzecia część i pewnie to wszystko wyjaśni, co działo się w pierwszej i drugiej. Jest tu dedykacja dla mnie od pani Justyny Nowak, dla Agnieszki. Gorąca trójka rozgrzeje twoje zmysły. Pozdrawiam, pani Justyna. Do tego druk jest przejrzysty, taki sam jak w pierwszej i drugiej części, tak jest i w trzeciej, gdzie się ją szybko czytać. Jestem ciekawa, to nawet i dzisiaj usiądę i przeczytam. Są dwa egzemplarze, ponieważ jeden jest dla mnie, a drugi dla osoby. I każda książka ma takie oto prezenty. Magnesik. Herbatka, druga herbatka, po Prince Polo, po zakładce, po długopisie, dla każdego. Do tego wchodzą garczki. Jeden jest taki. I takie ma książki, które ona napisała. Mam zlecenie. Mam tom. W sumie to nie mam tych dwóch pierwszych. To jest jeden garnuszek. I drugi garnuszek. Tu są podani materiali patronaci. Jacy są? Mi się nie udało zostać medialnym patronatem, a chciałam, no trudno się mówi. Natomiast o. To jest było w pudełku z książkami od Justyny.
Jestem naprawdę ciekawa, ciekawa, co w tej książce jest. Się nie mogę doczekać. Na wieczór usiądę i się z nią zapoznam. Ach, nie mogę się doczekać. Co będzie w tej książce, to napiszę recenzję. Będzie ona dana na moim kanale, na vlogu książkowym, każdą niedzielę. Jest ten vlog. Jest, w każdą niedzielę wydawana jest recenzja. Czasami w tygodniu jest propozycja jakiejś książki, jakiejś nowości. To też będą. A także i recenzje wydawane na Instagramie Kociera Mruczka. I ta książka też się znajdzie. No, na tą chwilę to wszystko. Nie są wspaniałe podarunki? Kubeczek. Mam już takich kilkanaście kubeczków, ale jestem zadowolona, lubię coś takiego. A wy lubicie takie drobiazgi związane z książką? Z premierą książki? Czy w ogóle? A ja uwielbiam. Uwielbiam wszelakie różne gadżety. Mam i koszulki, mam czapeczki też, no i kubeczki, też i długopisik. A fajnie, magnezik na lodówkę. Uwielbiam coś takiego. A więc kochani, zapraszam was na moje recenzje, na mój kanał. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zachęcam do subskrypcji, do subów dawania, do lajkowania, pisania komentarzy, udostępniania i do zobaczenia do następnego razu. Pa!